Dzień dobry, hej, cześć, siemaneczko, widzę, witam serdecznie w Alone in the Dark, które jest prologiem. No, ma podtytuł Grace. Od razu wizyta w opcjach, bo nie mam ochoty się potem użerać z tym. Dobra, mamy napisy. Pytanie brzmi, co teraz? No, dobrze. Próbujemy na jakości fantastycznej. Mam nadzieję, że gra nie będzie legit, już jest to demo technologiczne Alone in the Dark, które ma wyjść 25 października. Pozdrawiam Reapera, który mi pokazał to demo. No i zaczynamy, widzowie, Alone in the Dark. Not my best work, if I'm being honest. Co? W ogóle chwilę nie. Wizyta w opcjach i... Poproszę o napisy, dziękuję. Jeszcze raz. Klasyka. Oh goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. Need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No. He could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it.
Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Powiem wam, że... I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? Uh-oh, Cassandra! I'm touching your typewriter! I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Powiem tak, widzowie. Jak na razie gra robi bardzo pozytywne wrażenie. Nie ma co od wersji demo wymagać, żeby nie była wersją demo. Ale już wam podaję powód, dla którego ja nie gram w to na live. Gra jest po prostu masakrycznie krótka. Jest to tylko pokaz, widzowie, tego, co możemy zrobić. Siema. Wybaczcie, że ja tak spamię spacji, ale to jest po prostu taka gierka, nie? Jakby... Alone in the Dark jest tutaj powrotem do korzeni. Jak widzicie. Jest ona wręcz zabójczo dobra. Mamy tutaj jakieś dziwne stworzenia, żabopodobne, które chcą nas atakować, tylko my tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co się tutaj dzieje. My? Different, but it was still called Dursetta. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Yeah.
I oto widzowie Alone in the Dark. Powiem wam, że gra jest bardzo przyjemna w prologu i prezentacja go jest dla mnie wielkim zaszczytem. Jest to demo technologiczne, więc jak na razie nie ma co się nawet trudzić o więcej szczegółów, aczkolwiek widzę wielki potencjał w tej grze, skoro nawet na ustawieniach fantastycznych gra mi pociągnęła. Co prawda nie doczytała tekstur na koniec, przez co wyszło komicznie. Ale no nie mam co się przyczepić. Naprawdę fabuła wygląda no jak na prolog, to naprawdę ciekawie. Polski język jest tutaj jak najbardziej na plus. No i cóż, widzimy się na premierę, widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, followa na Instagramie, Twitchu. Trzymajcie się, hej papatki.